Pożar samochodu w Boguszowie Gorcach doszczętnie spłonął Nissan Primera. W miniony weekend strażacy odnotowali w sumie pożary czterech aut. W poniedziałek po godzinie pierwszej strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym przy ulicy Świętej Barbary w Boguszowie Gorcach Nissanie. Pożarem objęte były też pomieszczenia gospodarcze, obok których stał samochód. Przyczyny pożaru bada policja. W miniony weekend spłonął doszczętnie Volkswagen Passat w Walimiu przy ulicy Różanej. Przy Volkswagenie zaparkowany był Mercedes. W zniszczeniu od temperatury uległ tył samochodu. Stopione zostały plastiki. W Szczawnie Zdroju na plusa spłonął dostawczy Mercedes, a w Borównie... Volkswagen Golf. Jak informuje Robert Strojny z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, w trzech przypadkach przyczyną pożaru było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Przyczyny pożaru w Boguszowie bada policja.